Od dłuższego czasu na YouTubie króluje format w różnorodny sposób związany z jedzeniem. Widzowie bardzo polubili wszelkiego rodzaju recenzowanie przez swoich ulubionych twórców dań, wykonywanie challenge'y związanych z ich konsumpcją oraz tak zwane mukbangi, rodzaj kontentu zapożyczony prosto z Azji, który w skrócie ogranicza się do transmisji bądź nagrania, podczas której prezentowane jest spożywanie dużej ilości jedzenia różnego rodzaju, najczęściej w interakcji z widzami. Wszystkie te filmiki stanowiły niezobowiązującą oraz przyjemną do oglądania dla widza treść, która w sam raz nadawała się jako tło do konsumowanego obiadu czy kanapek, siedząc wygodnie przed ekranem komputera. Początki. Wraz z biegiem czasu trend dotarł również na polską część platformy YouTube, dzięki któremu wyodrębniły się pierwsze kanały zajmujące się prowadzeniem tego rodzaju treści. Dziś chciałbym Wam przedstawić sylwetkę jednego z nich, a mianowicie Mistera Krychy, influencera z Torunia, który niezaprzeczalnie wywarł ogromny wpływ na jakość oraz rodzaj materiałów o tej tematyce. Robi wrażenie! Obecnie na swoim kanale YouTube'owym posiada 623 tysiące subskrypcji, natomiast na TikToku zebrał ponad 900 tysięcy obserwujących. Prawdziwy olbrzym! Budzi szacunek! Zakładam, iż lwia część naszej widowni może kojarzyć Krystiana tylko z filmików na TikToku, ewentualnie shortsów na YouTube. Natomiast jego kariera jako twórcy sięga już roku 2016, a dokładniej 1 października, ponieważ to tego dnia na kanale Mister Krycha został opublikowany pierwszy materiał challenge'owy, zatytułowany jako Roulette Mixer Challenge by Krycha and Adi Challenge 1, który na dzień dzisiejszy wygenerował ponad 58 tysięcy wyświetleń. Początkowo format Krystiana opierał się na stosunkowo długich materiałach, w których to wraz ze swoimi przyjaciółmi oraz widzami podejmował się różnych challenge z dziedziny spożywczej. Były to wszelkiego rodzaju testy oraz niekiedy ekstremalne wyzwania związane z konsumowaniem dziwnych dań. Statystyki jego pierwszych materiałów stanowiły sporą sinusoidę, ponieważ niektóre z nich potrafiły osiągać ponad 200 tysięcy wyświetleń, podczas gdy pozostałe ledwo zdobywały ich 10 tysięcy. Content przyjemny oraz pozbawiony wulgaryzmów skierowany był do zdecydowanie młodszej widowni, która często była angażowana przez Krystiana bezpośrednio, między innymi poprzez udział w filmikach. Młody wówczas Krystian nie poprzestawał na tworzeniu kolejnych materiałów, będąc głęboko przekonanym, iż w przyszłości osiągnie spory sukces. Należy zaznaczyć, iż zysk nie był dla niego najważniejszy podczas publikowania treści, a sam Krycha wspomniał, że zaczął tworzyć na YouTubie w celu rozwijania swojego hobby oraz dostarczania innym rozrywki. Filmy publikowane były bardzo regularnie i wraz z upływem czasu kanał zyskiwał coraz to więcej widowni. W odcinkach Krystian wydawał się tym samym olbrzymim wulkanem pozytywnej energii co zawsze, jednak rok 2019 to zdecydowanie najmroczniejszy okres w życiu naszego bohatera. Kryzys i upadek. Ogromna ambicja oraz wiara w siebie zakrawająca o zuchwalstwo spowodowała, iż w tamtym czasie Krystian mimo wyraźnych ostrzeżeń ze strony rodziców wziął ogromny jak na jego możliwości kredyt wynoszący 50 tysięcy złotych na sprzęt do nagrywania i kolejne 50 na kupowanie potrzebnych materiałów do tworzenia odcinków, co łącznie daje 100 tysięcy złotych w kredycie odnawialnym, którego odsetki z czasem zaczęły przewyższać niewielkie wtedy dochody youtubera. Krystian stał się bankrutem, a sprawa zaczęła przybierać coraz gorszy tor. Kwota rosła z miesiąca na miesiąc, powodując, iż końcowe zobowiązanie wynosiło ćwierć miliona złotych. Młody mężczyzna doznał załamania nerwowego, mimo to wciąż publikując materiały, na których jego uśmiech stał się jedynie zasłoną dla opłakanego wtedy stanu psychicznego. W tym samym roku Krystian popełnił kolejny ogromny błąd, a mianowicie zaczął spożywać bardzo dużo alkoholu. W wywiadach sam opowiada, że potrafił pić dziennie po 8 piw i zatracać się w swoim upojeniu. Do całej tej sprawy należy uwzględnić transmisje na żywo prowadzone przez Krychę. Na live'ach próbował on zbierać kwotę potrzebną na uregulowanie zaciągniętych chwilówek, które wziął po to, aby spłacać kredyt. Była to desperacka próba podjęcia jakichkolwiek kroków w celu poprawienia swojej marnej sytuacji. Na streamach Krystian był całkowicie inną osobą. Nie szczędził alkoholu, wulgaryzmów oraz wręcz poniżania się za donaty od widzów w wysokości paru złotych. Był to bardzo przykry widok dla tej części widowni, która bardzo wierzyła, iż chłopak dźwignie się z kolan i podejmie rękawice w walce o swoje życie. Cały ten okres przyczynił się niemal do kolejnej tragedii, bowiem sam Krystian miał w planach targnąć się na swoje życie, od czego na szczęście odwiódł go jego znajomy, dzwoniąc do niego, kiedy ten stał już na moście w Toruniu. Ogromną rolę oraz nieocenioną pomoc udzieliła mu jego dziewczyna, Patrycja. Krycha wspomina, iż ich relacja rozpoczęła się nietuzinkowo, ponieważ pierwsze spotkanie odbyło się na cmentarzu, gdzie wówczas często przebywał nasz bohater. Miejsce to dawało mu błogą ciszę oraz ukojenie od problemów dnia codziennego. Dziś w wywiadach Krystian przestrzega młodych ludzi przed zaciąganiem tak dużych zobowiązań, opierających się przy tym jedynie na ambicji i wierze. Uważa, że ta decyzja niemal kosztowała go życie i dziś nie byłby w tym samym miejscu, w którym się znajduje. Powstanie z kolan. Punkt zwrotny w życiu naszego bohatera nastąpił w roku 2021. W tamtym czasie Krycha nieustannie szukał inspiracji oraz pomysłów na tworzenie nowego formatu, który zwróciłby uwagę większej ilości osób. Dzielił się tymi pomysłami m.in. ze swoją mamą, która wspomagała go wówczas finansowo oraz przygotowywała dla niego ciepłe posiłki.
I tak właśnie podczas zwykłego obiadu z mamą, ta w pewnym momencie podsunęła mu pomysł założenia konta na platformie TikTok i publikowania tego, co tam Krycha lubił najbardziej, czyli testowania jedzenia. Mówiła mi, załóż TikToka. Ty, synu, przyjeżdżasz do mnie po kanapkę, żebym ci dała jeść, nie masz już kasy na nic, jesteś skończony. Ty chcesz w ogóle dalej funkcjonować? Przecież ty już nie masz, ty już masz 33 lata i tak naprawdę na dzień dzisiejszy oprócz długów, to ty, co ty robisz ze swoim życiem? Nie masz żadnych perspektyw. Weź ty się, chłopie, w garść. Załóż tego TikToka. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a sam Krystian z uśmiechem wspomina swoje zaskoczenie podczas tamtej sytuacji, ponieważ nie spodziewał się, że starsza kobieta niezaznajomiona ze światem internetu podsunie mu pomysł, który jak się okazało odmienił jego życie. Chłopak od razu przeszedł do realizowania pomysłu. Wtedy właśnie, a dokładnie 22 listopada 2021 roku pojawił się pierwszy TikTok na kanale Mr. Krycha, na którym nasz bohater testuje najdroższy zestaw z popularnej na całym świecie sieci fast food, czyli McDonald's. Wtedy też pierwszy raz było nam dane usłyszeć słynne hasło Krychy, robi wrażenie. Sos kanapkowy i sos tabasco, robi wrażenie. Parę lat później Krycha przybliżył publice głębszą genezę powstania tego powiedzonka. Sam doskonale wiedział, że potrzebuje czegoś, co zostanie zapamiętane i zwajraluje się na większą skalę. Dlatego też uznał, i głośne i wyolbrzymione komentarze dotyczące prezentowanych posiłków doskonale wpasują się w format. I miał rację, ponieważ obecnie ciężko znaleźć osobę zaznajomioną ze światem polskiego YouTube'a, która nie znałaby tego ogromnego potwora, czy wiem, bo mierzyłem. Przyznał również, że dobrze wiedział, jak bardzo cringe'owe jest to w odbiorze i za pierwszym razem głupio było mu wykrzykiwać te hasła w miejscach publicznych. TikToki przyjęły się o wiele lepiej niż dłuższe materiały publikowane na YouTubie, a z każdym kolejnym filmikiem postacią Krychy zaczęło interesować się coraz więcej osób. Niektóre z odcinków zaczęły przekraczać barierę miliona wyświetleń, co było bezpośrednim dowodem na to, że mama miała rację. Dzięki względnemu ustabilizowaniu swojego życia prywatnego, Mr. Krycha wyruszył w Polskę z misją, aby rewolucjonizować rynek i podnosić standardy m.in. polskich kebabowni. Recenzował tylko dania typu fast food, głównie były to kebaby, burgery oraz pizza, ponieważ jak sam twierdzi, nie uważa się za specjalistę w dziedzinie gastronomii, gdyż sam jedyne co potrafi przygotować to zupka chińska. Starał się oceniać subiektywnie oraz rzetelnie, po to aby widz, który zasłyszy opinię o danym lokalu, nie został rozczarowany, kiedy pójdzie spróbować dania na własną rękę. W międzyczasie do Krychy zaczęły odzywać się pierwsze firmy chcące zawrzeć z nim płatne współprace reklamowe i w taki właśnie sposób pojawiały się materiały sponsorowane przez kawy wysokokofeinowe GBS, sieć sklepów Żabka, KFC i parę innych. Krycha chętnie przyjmował oferty współprac, lecz w pewnym momencie zawarł jedną, która prawie pogrążyła jego renomę, ale o tym w późniejszej części odcinka. Rok 2021 oraz 2022 to zdecydowanie najlepszy okres w karierze internetowej Mr. Krychy. Jego twarz była dosłownie wszędzie. W wywiadzie na kanale Między Seriami prowadzonego przez Konrada Karwata nasz bohater przyznał, iż dostał propozycję wystąpienia na gali freakfightowej. Odmówił natomiast, ponieważ doszedł do wniosku, iż sztuczne szukanie konfliktów oraz gra aktorska podczas konferencji byłaby niezgodna z jego usposobieniem. Wspomniał jednak o proponowanym przez siebie oponencie, którym miał zostać prowadzący konkurencyjnego kanału Maciej Je. Ten również odmówił, to też do żadnego starcia nie doszło i nie zapowiada się, aby na chwilę obecną miało dojść. Ogromne zasięgi przełożyły się na szereg kolaboracji z innymi influencerami, aż czasem całe sieci gastronomiczne chciały mieć możliwość ugościć samego Krystiana. Krycha bardzo poważnie podchodził do tematu recenzowania dań, a zwłaszcza kebabów. Za punkt honoru obrał sobie doprowadzenie do tego, aby w każdej polskiej kebabowni mięso spełniało normy oraz standardy jakościowe. Sam określił swój cel jako kebabowe przemiany. Zaczął w czynny sposób angażować się oraz służyć radą właścicielom lokali, które odwiedzał. Wraz z każdą kolejną współpracą rzetelność oraz szczere intencje podczas testów zaczęły zanikać w obliczu płatnych współprac, co zaczęło się stawać coraz bardziej widoczne. A jeśli ty lubisz kebaby, to zasubskrybuj kanał, bo jest nas już prawie 70 tysięcy, a bardzo mi zależy na przekroczeniu tego progu. Piri Piri. Wszystko zaczęło się od podjęcia współpracy z lokalem Piri Piri Kebab, położonym w Lublinie. Miało to miejsce na przełomie roku 2022 oraz 2023. Wówczas zarówno na koncie TikTokowym, jak i na kanale na YouTube Krystian publikował ogrom treści związanych z lokalem. Był zachwycony jakością przygotowywanych posiłków, jak i kraftowego mięsa wołowo-baraniego, a jego pozytywna ocena przyczyniła się do sporego zastrzyku popularności całego lokalu. Właściciel kebaba wraz z Krystianem organizowali szereg odcinków pasowujących się w format kanału oraz eventów dla odbiorców jego materiałów. Cała narracja związana z bezstronnością youtubera względem odwiedzanych lokali pozostała już jedynie mrzonką, ponieważ ten całą swoją uwagę zwracał na kebab z Piri Piri.
W marcu 2023 roku Krystian ogłasza, iż doczekał się kebaba sygnowanego swoją ksywką. Takiego kebaba w swoim życiu nigdy nie jadłeś. Pierwszy w Polsce, autorski, kebab Mr. Krychy. Lawasz z sosem serowym. TikTok informujący widzów o nowym produkcie lokalu na chwilę obecną posiada 2 miliony wyświetleń. Dane zdecydowanie spolaryzowało widownię kanału. Wielu osobom nie spodobała się stosunkowo wysoka cena, inni wyrazili niezadowolenie w kwestii doboru składników, jeszcze inni natomiast byli pozytywnie nastawieni i chcieli na własną rękę przekonać się, jakiej jakości będzie kebab, kosztujący wówczas ponad 40 zł. Ale najgorsze miało dopiero nastąpić. Mięso zarażone salmonellą. Na początku maja tego samego roku do internetu trafiają informacje o rozprzestrzenianiu bakterii salmonelli w lokalu Piri Piri. Źródłem zakażenia mogą być ludzie chorzy na salmonellozę, bezobjawowy nosiciel lub zakażone zwierzę. Do zatrucia dochodzi najczęściej po wypiciu nieprzefiltrowanej wody lub spożyciu pokarmów, które zawierają pałeczki z rodzaju salmonella, np. nieobrobionego drobiu, mięsa wołowego i wieprzowego, jajek czy produktów mlecznych. Swoje niezadowolenie zaczęło wyrażać coraz to więcej klientów, u których występowało realne podejrzenie zarażenia bakterią. Potwierdzone zostały przypadki osób wymagających hospitalizacji w wyniku silnego zatrucia. Ponadto w sieci pojawiły się rezultaty badań jednej z ofiar przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, które potwierdziły pozytywny wynik na obecność salmonelli. Bakterie zostały wykryte nie tylko w lokalu, lecz u pracownika, który zajmował się przygotowywaniem potraw. Cała sprawa nabrała ogólnopolskiego rozgłosu, a nie należy zapomnieć, że twarzą Piri Piri był nie kto inny jak Mr. Krycha. Ten szybko odniósł się do całej sprawy na swoim profilu instagramowym. Moi drodzy, chciałbym się odnieść tutaj na gorąco do tych wszystkich wiadomości, które dostaję od Was na priv odnośnie afery z Piri Piri. Chciałem się wstrzymać do momentu, kiedy zostanie wydane oficjalne oświadczenie o tym, co się tam stało, bo moi drodzy, wiem doskonale to samo, co Wy wiecie. Jestem naprawdę bardzo tym wszystkim poruszony, bardzo to przeżywam. Czekam na oficjalne stanowisko od Piri Piri w tej sprawie. Widać było, że youtuberowi jest po prostu przykro. Ponadto nie krył on szoku oraz poruszenia w wyniku zaistniałej sytuacji. Mimo, że nie jest on jednym z właścicieli lokalu oraz, jak sam twierdzi, nie dostawał procentowego wynagrodzenia za kebaba Mr. Krychy, to starał się poniekąd zadośćuczynić ogromne uchybienie ze strony lokalu. W jednym z opublikowanych przez siebie postów zobowiązał się do osobistych przeprosin wszystkich osób, które zostały zarażone oraz w niemalże każdej relacji na Instagramie podkreślał, jak bardzo jest mu przykro i źle w wyniku zaistniałej sytuacji. Na jego nieszczęście, część widzów była mniej wyrozumiała niż osoby, które doskonale wiedziały, że Krystian nie miał wpływu na jakość dostarczanego towaru. W sieci pojawiło się wiele przeróbek, gruźb oraz hejtu skierowanego w stronę Mistera Krychy. Kanały newsowe opublikowały materiały, w których na miniaturce odznaczało się zdjęcie Krychy. Ponownie podkreślam, iż głupotą jest sądzenie, że wina leży po stronie Krystiana, który za parę złotych ze współpracy miał zdecydować się narazić wiele osób na konsekwencje zdrowotne. Do całej sytuacji odniosło się wielu influencerów, w tym na przykład Nitrozyniak, który na jednym ze swoich twitterowych wpisów zdementował podejrzenia złych intencji Krychy oraz przyznał, że jest to osoba wewnętrznie dobra i skromna. Afera z Piri Piri negatywnie odbiła się na zdrowiu psychicznym Krystiana. Przyznał, że nie potrafi poradzić sobie z hejtem oraz wyrzutami sumienia spowodowanymi promocją lokalu. Było to z pewnością kolejne potknięcie, które uświadomiło mu, że mimo dobrych intencji również można oberwać. Dziś Krycha wspomina tamte wydarzenia jako lekcję na przyszłość. Ponadto w jednym z wywiadów opowiada bulwersującą wręcz historię związaną z jedną z pizzerii, która zaoferowała mu współpracę oraz utworzenie jego autorskiej pizzy. Pizza w karcie dań miała nosić nazwę Salmonella. Krystian oczywiście się nie zgodził, ponieważ zdawał sobie sprawę, iż byłby to wizerunkowy strzał w kolano pokroju Fagaty i planu ABC przy kampanii reklamowej płatków śniadaniowych Yammers. Tak spora wpadka nie zniechęciła Krychy do podejmowania kolejnych współprac z obiektami gastronomicznymi w celu promowania ich najnowszych dań. Parę miesięcy po całej sprawie na TikToku znów pojawiły się kolejne materiały sponsorowane. Ambasador KFC. Po tamtej dramie gwiazda Krychy nieco przygasła. Nie było o nim już tak głośno jak dotychczas, mimo że nieustannie publikował nowe filmiki, które nie straciły na jakości. Po pewnym czasie stał się ambasadorem KFC, fast foodu, który jak wiadomo nie należy do najbardziej jakościowych miejsc pod względem żywności. To wszystko zaczęło się gryźć z główną ideą naszego bohatera, który to nieustannie wspominał, jak ważna jest dla niego jakość serwowanych potraw. Na YouTube'owym kanale zaczęły przeważać odcinki z nowej serii Krychy zatytułowanej jako KFC Roulette Challenge, w której udział brali najróżniejsi influencerzy, począwszy od Isamu aż do Czajnika. Mimo wciąż dobrych wyświetleń oraz zasięgów, został wyprzedzony przez doskonale prosperujący konkurencyjny kanał Książula.
Co ma Książulo, czego nie ma Krycha? Obaj panowie niezaprzeczalnie stanowią filar w prowadzonym przez siebie formacie. Czy więc internet zweryfikował, że nie może być jednocześnie dwóch potężnych kanałów o takiej tematyce? Książulo swoimi materiałami oraz TikTokami parokrotnie przebija wyświetlenia generowane przez filmiki Krychy. Uważam, że widzowie potrzebowali odświeżonego stylu prowadzenia testów lokali gastronomicznych, który pozbawiony jest ciarków żenady, które niestety Krycha potrafił przysporzyć. Ważnym argumentem przemawiającym na korzyść Książula jest fakt, iż ten otwarcie mówi, że nie zamierza podejmować żadnych współprac z restauracjami, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że mogłoby to przełożyć się na zmniejszenie wiarygodności jego ocen przy recenzowaniu dań, na przykład konkurencyjnych lokali, co jest całkowitym przeciwieństwem strategii, którą prezentuje nasz bohater. Kanał Książula rozwija się w zastraszającym tempie, a swoimi odcinkami zagarnął ogromną część widowni zainteresowanej takim rodzajem kontentu. Ponadto wydaje mi się, że Książulo w bardziej rzeczowy sposób podchodzi do recenzowania potraw oraz robi to na szerszą skalę, uwzględniając potrawy restauracyjne, a nie tylko dania typu fast food. Podsumowanie. Na pytanie, czy misja Mistera Krychy pod tytułem Kebabowe Przemiany się powiodła, odpowiedzieć może tylko on sam. Mimo spadku popularności wciąż tworzy i widać, że sprawia mu to nieocenioną radość. Jest to osoba, która wiele przeżyła, a mimo to nieustannie walczy o wywołanie uśmiechu u oglądającego. Krystian to niesamowicie pozytywny, jak i wrażliwy człowiek, co było bardzo uwypuklone, zwłaszcza podczas afery z Piri Piri. Jeśli jego podejście i zapał jest tak głęboki jak na początku, to wierzę, że znajdzie on segment, do którego ponownie trafi ze zdwojoną siłą. Podzielcie się w komentarzu, co według Was spowodowało, że Książulo wyprzedził na scenie bohatera naszego dzisiejszego odcinka.